No siemanko, uszanowanko, z tej strony Tommy and welcome back to Siema, sąsiad! Chcieliście więcej sąsiada? To macie więcej sąsiada! Myślałem, że już we wszystkie gry 2D grałem, natomiast dzięki uprzejmości użytkownika Krzysztof Stopa mamy jeszcze jeden Hello Neighbor w wersji 2D, podobno jest najlepszy do ogarnięcia. Gra jest też dostępna na Game Jolt, ale jeżeli wejdziecie na Game Jolt, to on was i tak czy siak przekieruje tutaj. Także jest to takie masło maślane. Dobra, chcieliście Hello Neighbor, siema sąsiad, więc macie siema sąsiad. Bo w normalnych wersjach już nie ma nic do wyeksplorowania. Ale przygotuję wam jeszcze jeden mod Hello Neighbor, ponieważ znalazłem. Ale to nie będę zdradzał szczegółów, bo musicie śledzić. Dobra, muszę chyba tutaj kliknąć w tą flagę. I co teraz? Options. Wow, mamy nawet opcje, które nie działają. Czyli gra jest jeszcze w wersji pre-alpha. Advanced alpha. Ja pierdolę, dobra. Play. Co my tutaj mamy? Jakiś hopek. Jak ja się tutaj muszę ruszać? Czekajcie, bo muszę zobaczyć, jak się tutaj rusza w ogóle. W to move. Nie działa. Move mouse and hold W to go forward, ok. Click to open doors. Push object by pushing against it, ok. Nie działa! Działa już, okej, dobra. Jest nawet dźwięk, czyli jest dobrze. Ale już więcej nie mogę. Mogę przepchać, zobaczcie. Jakie to jest głupie. Ej, tu są sąsiedzi, ale tutaj nie da się dostać, bo tu jest niewidzialna ściana. A ja potrzebuję kosza, żeby się zgliczować, który... A tu jest ten kosz, dobra. Weźmiemy ze sobą ten kosz. Da się wziąć ze sobą ten kosz. Nie da się wziąć ze sobą tego kosza. Ale idiotyczne sterowanie tu jest, muszę wam powiedzieć. Ty, ja pierdzielę. Patrz to, bo na przykład myszką pójdę tutaj i on dostaje już jakieś padaczki, nie? Dobra. To było teraz. Ty, nie wiem, czy da się tutaj wejść i przespać. Ale dźwięki są. Czyli jest dobrze. Zobacz, tu mamy pudełka. Ja pierdolę. To jest nasz samochód, który podejrzewam, że jest wzięty z pre-alpha. No jest tak mało podobny. Ale gdzie jest samochód sąsiada? Gdzie jest samochód sąsiada? Dobra, zobaczcie, tu jest sąsiad. Tu jest piwnica. I co, wygrałem już? Nie wygrałem. To jest chyba wejście na górę albo wejście na dół. Nie mam pojęcia, co to jest, ale nie da się tam wejść. Tutaj się też wejść nie da, także mamy bardzo małe pole do popisu. I tu jest chyba piwnica, zobaczcie. Ale jest zamknięte, bo potrzebuje klucz. Gdzie jest klucz, powiedzcie mi? Tu jest klucz! Tu jest klucz! Uda się wziąć klucz? Udało się wziąć klucz. Jezus Maria! Ale się zlękłem bardzo mocno. Sąsiad! Nawet dźwięki z Hello Neighbor są, zobaczcie. Dawaj, sąsiad! Dawaj, sąsiad, bo ja muszę tutaj tylko ten klucz wziąć. Spieprzaj teraz. O nie, złapał mnie. Ale z czego? Nie no, ta gra jest zbugowana, ty, ja pierdzielę. W życiu nie widziałem tak zbugowanej gry, nie. Dawaj, sąsiad. Sąsiad, dawaj. Idziemy szybko tutaj. On chyba też się lubi glitchować, patrz to. Wchodzimy szybko do piwnicy, pato. Nie. Nie da się wejść, nie da się wejść. Dlaczego się nie da wejść? Bo pewnie sąsiad nie może mnie gonić, ty, ja pierdzielę. Zrobimy... O, klucz się teraz pojawił w innym miejscu. On już mnie widział przez ścianę. Ej, no kurde, ja tutaj będę w to grał miliony godzin pewnie, bo sterowanie jest katastrofalne w tej grze. Szkoda, że to nie jest na joypada, bo by było o wiele lepiej, zobaczcie. Dobra, sąsiad, dawaj tutaj. Tutaj, tutaj, halo. Jaki głupi person robi te. W ogóle my wyglądam jak jakiś Azjata, jak jakiś samuraj. Dobra, dawaj klucz. Nie da się otworzyć, halo. No nie da się otworzyć, jaki bezsens, dlaczego się nie da otworzyć? Ja chcę wejść do tej piwnicy. Dawaj, tutaj sąsiad. Chodź tutaj, bierzemy ten klucz. Dawaj, dawaj, dawaj. No właśniesz tutaj, kuźwa, jakie to jest ciężkie. O, o. Wypchało mnie z tej piwnicy, nie wiem dlaczego. Czy z tych schodów, czy ja nie wiem co to było w ogóle. Sąsiad! Dawaj. Bierzemy klucz. I mamy klucz. I co ja muszę teraz zrobić? Poczekasz, aż mnie sąsiad przestanie gonić, czy co ja mam teraz zrobić? Dawaj, sąsiad, tutaj. Robimy tak, że troszeczkę się pogonimy. Albo zrobimy tak, że... O! Przestanie mnie gonić. Jest! Udało się otworzyć! I co teraz muszę zrobić? Sąsiad tutaj stoi. I złapał mnie! Ja nie. Zamiast wejść do tej piwnicy, to ja się dałem złapać. On też pewnie zdziwiony był, co jest grane. Dobra, bierzemy szybko ten klucz. Sąsiad! Myślałem, że mu się już zbugował. Sąsiad! O Boże, jakie to jest ciężkie, muszę wam powiedzieć. Sterowanie jest idiotyczne, bo on chodzi za tą myszką. Co teraz się stało?
Ja pierdzielę, jeszcze raz! Zobaczcie w ogóle te tagi tutaj, nie? Hello Neighbor spoko, game spoko, horror. Zajebiste horror. Play! Chcieliście horror? Siema sąsiad, chcieliście horror? Szkoda, że jeszcze tutaj nie ma tagu raft, to byście mieli wszystko w jednym. Tratwa, kuźwa mać. Jakie tu jest idiotyczne sterowanie, no przecież ja się czuję, jakbym zumbę musiał tańczyć tutaj, no kuźwa mać. Ja pierdzielę, ty, jakie to jest idiotyczne naprawdę sterowanie tutaj. Dobra, sąsiad, dawaj. Sąsiad też jest mega zbugowany. Muszę szybko wejść. Jest, udało się. Udało się. I co teraz? Boję się. Boję się, co teraz się stanie? Chyba nic się nie stanie, ale wersja czwarta pre-alpha wersja czwarta wyjdzie w 2017. Polecam. Ale będziemy mogli polizać te bloki. I dotarliśmy, moi. To jest miasto, z którego przeprowadziliśmy się do takiego size na 10. Położymy tutaj kosz, nie? Dup! Jaki kuźwa kosz!